Kamera, światła, akcja. Siema, no tak, dzisiaj tak trochę nazwalibyście to pewnie emo style. Niech będzie. Fajne, dające do myślenia pytanie. Co ja chcę robić w życiu? Boże, jak byłem mały, to mówiłem, że chcę być policjantem i chuj. Dosyć długi okres czasu po prostu myślałem, że wiem, co chcę robić w życiu i kim chcę zostać. I chuj. Tak jest, że niby wiecie, co chcecie robić w życiu, ale jak się nad tym głębiej zastanowicie i przemyślicie wszystko, o zarobki, jak się dostać do tej pracy, czy na pewno chcemy robić to przez całe życie, czy na pewno by nas to spełniało i satysfakcjonowało? Ciekawe. A na przykład jakbyście mieli możliwość dowiedzenia się, w jakim zawodzie będziecie pracować na przykład za 10 lat, to chcielibyście wiedzieć, czy nie chcielibyście wiedzieć? Mimo wszystko, wbrew pozorom, ciekawe pytanie. Możecie mi napisać w komentarzu. Wyglądam, jakbym miał 14 lat. A mam 16. Śmieszne, śmieszne. W sumie to jest wygodne. Jest tak strasznie dużo zawodów na całym świecie. Tyle możliwości pracy w różnych miejscach i na różnych stanowiskach, że można ochujać. A może będę pieprzył to cały artistic life i po prostu zostanę murarzem. Ale mi się przypomniało teraz. Nie wiem, zawsze mogę zostać pielęgniarką. I chuj. I będę pomagał ludziom. O, mewa przyleciała. Poleciała. Albo piekarz. Ej, w sumie mógłbym być piekarzem, ale całe życie robić chleb. Kiedyś myślałem, żeby to, czy myślałem. Rodzice, synku, to idź na prawo. Poszedłem na lewo. Jak coś, to te rzeczy z tyłu to nie są moje rzeczy. Dlatego ich nie dotykam. Ale nie umiem grać na basie. Umiecie grać na basie? Może zostanę muzykiem? Witkowski, jesteś genialny! Zostanę basistą. Zacznę już teraz. Beautiful. O, ja na bank mu to rozstroiłem. Odkładam na miejsce! Mam nadzieję, Bolko, że nie będziesz zły. Sorry, man. Poszedłbym na jakiś spacer. Może pójdę i spotkam kogoś, kto mnie tak poklepi po ramieniu. Ja się tak odwrócę fajnie. Hello. Hello. Would you like to know your destiny? Yes, of course. Sorry, I have to go. No, na pewno będę miał taką sytuację, na 100%. No to idę już teraz. Dobrze jest mieć cele, marzenia, jakieś tam życiowe, fantazje. Fantazje. Kurde, nie wiem, no ja po prostu chciałbym robić coś, co mi daje szczęście. I mnie spełnia. I wam też tego życzę, żebyście po prostu znaleźli taki zawód, w którym będziecie się spełniać, który wam da szczęście, kasę i zapewni fajne, stabilne życie. Do kolejnego, ziomy. Cięcie. Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego.